Sanktuarium Błogosławionej Bolesławy, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, liczy 15 lat. Zostało wybudowane z okazji beatyfikacji, która miała miejsce 5 czerwca 1991 roku w Białymstoku. Sanktuarium Błogosławionej Bolesławy znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym przez 10 ostatnich lat swego życia Błogosławiona Bolesława żyła, pracowała, cierpiała i 29 stycznia 1946 roku odeszła do Pana. W niewielkim muzeum możemy zobaczyć kilka pamiątek. Droga krzyżowa i obraz serca Pana Jezusa z kaplicy, w której się modliła Błogosławiona Bolesława. Habit zakonny Błogosławionej Bolesławy, rzeczy osobiste, stolik, krzesło, krzyż, modlitewnik, łóżko, na którym przez 5 lat leżała sparaliżowana i na którym zmarła, a także obrazki podpisane przez Błogosławioną Bolesławę. Nowo wybudowana kaplica została poświęcona 11 maja 1991 roku, a pół roku później, 14 listopada, dokonano uroczystej translacji relikwii Błogosławionej Bolesławy. Zabezpieczono je w wykonanym z brązu sarkofagu i zainstalowano w marmurowym ołtarzu, na którym codziennie jest sprawowana Najświętsza Ofiara naszego Odkupiciela. Relikwie są bezprecedensowym znakiem obecności, coraz bardziej docenianym przez wiernych, których o każdej porze dnia można spotkać trwających na modlitwie. Umieszczony na ścianie ołtarzowej zapis fragmentu modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa: Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno, a nad nim wymowny w symbole obraz Błogosławionej Bolesławy, informują o ekumenicznym charyzmacie patronki tego miejsca. Kaplica jest zawsze otwarta. W każdy czwartek jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, zakończone nieszporami ekumenicznymi i mszą świętą. W sanktuarium liczne wspólnoty odbywają spotkania modlitewno-formacyjne. W ferie zimowe i w wakacje odbywają się także rekolekcje dla dziewcząt oraz rekolekcje ekumeniczne dla młodzieży, w których uczestniczą również duchowni i świeccy innych wyznań. Siostry mieszkające w sanktuarium prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną dla około 30 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Są na ziemi takie miejsca, święte miejsca, w których serca zaczynają płonąć. Takim miejscem jest z pewnością sanktuarium Błogosławionej Bolesławy, patronki jedności.